Dzień dobry Państwu, dzisiaj nie będziemy mówić o wojnie, będziemy mówić o rolnictwie, megalomanii i Związku Radzieckim. To jest takie połączenie, które wymaga przynajmniej kawy. Jesteśmy do tego przygotowani tutaj. I zacznijmy sobie opowieść o tak zwanym aswajeniu celiny, czyli możemy powiedzieć o swojeniu, ale też pasowałby zaoraniu ziem dziewiczych. Zacznijmy od sytuacji... Bezpośrednio wcześniej. Wiemy dobrze, że w Związku Radzieckim duże okresy głodu z tragicznymi skutkami miały miejsce kilka razy. Ostatni raz w latach 1946-1948, już po wojnie. Określa się to czasem jako czwarty i ostatni wielki głód w Związku Radzieckim. Nie wiemy oczywiście dokładnie, jaka była liczba ofiar, bo radziecka statystyka niechętnie tego typu rzeczy liczyła i zapisywała. Szacuje się, że od miliona do półtora miliona nadwymiarowych śmierci w tym okresie. Ponieśli przede wszystkim obywatele współczesnej Rosji, w drugiej kolejności Ukrainy, a w trzeciej kolejności Mołdawii. Przy czym, jeśli by przeliczać liczbę zmarłych z powodu głodu na liczbę ludności ogółem, to procentowo najgorsza sytuacja była właśnie w Mołdawii. Przy czym yy, Michael Elman z Uniwersytetu w Amsterdamie. Twierdził, że według jego obliczeń jedzenia w zasadzie tam było wystarczająco dużo w Związku Radzieckim globalnie, natomiast problemem była jego dystrybucja i niewystarczające środki, jakie państwo podjęło, żeby zażegnać tym problemom. Niewystarczające to nie znaczy, że nie było ich wcale, ale on to porównywał do czasów carskich, kiedy także pod koniec XIX wieku doszło do Dużego, dużej klęski głodu, i tam car miał podjąć bardziej skuteczne wysiłki, a liczba zgonów była wtedy mniejsza niż w czasach radzieckich. Nie mówiąc już o tym wielkim głodzie, tym najbardziej znanym z lat 30., tam liczba zgonów liczona była w milionach, to doskonale wiemy, znamy tę historię. Przejdźmy jednak kawałek dalej. Po wojnie, tak jak mówię, Miał miejsce kolejny wielki głód, i nawet kiedy on minął, to sytuacja w rolnictwie była ciężka. Ogólnie widać było, że jedzenia brakuje. W 1950 roku zbiory były mniejsze, zwłaszcza te jeśli chodzi o ziarno, niż przed wojną. Te statystyki wyglądały tak: 1950 81 200 tysięcy ton w 1940 tuż przed wojną, 10 lat wcześniej, 95,5 miliona tony, tam 600 tysięcy dokładnie, czyli no to jest prawie 15 milionów ton więcej. W 1913 rok przed pierwszą wojną światową, ostatni przedwojenny i carski rok Imperium Rosyjskiego, 86 milionów ton, czyli 5 milionów ton więcej niż w 1950. Więc sytuacja była... Trudna. Żywego inwentarza też było znacznie mniej przed wojną, i tutaj oczywiście trzeba sobie zadać ważne pytanie: dlaczego Związek Radziecki miał takie problemy z tym, żeby się wyżywić? Można oczywiście mówić o takich dużych historycznych problemach. Kampania kolektywizacji przeprowadzona przez Stalina i rozkłaczania kosztowała życie ogromnej części chłopstwa w kraju. Tej, tej klasy społecznej, która faktycznie odpowiadała za produkcję żywności. Dodatkowo wojna także dokonała ogromnych zniszczeń na tym terenie, pozbawiła życia i możliwości pracy milionów ludzi, więc to są ważne przyczyny. Natomiast ja bym sięgnął tutaj po jeszcze jeden arcyciekawy szczegół. Areał w Związku Radzieckim dzielił się na ten państwowy, który należał do kołchozów i sowchozów i na takie przydomowe działki kołchoźników i robotników. Szacuje się, że w tamtych czasach, na początku lat 50. te przydomowe działki to było tam 2-3% całego areału, natomiast produkcji rolnej te 2-3% dawały w skali kraju około połowę. Wynikało to z prostego bardzo faktu, kołchoźnicy, szeroko pojęci rolnicy w związku radzieckim nieszczególnie garnęli się do tego, żeby efektywnie i z sensem pracować na ziemiach kołchozowych, bo za to byli nagradzani w sposób nieszczególnie faktycznie dla nich. Interesujący, tam był system tak zwanych truda dni, czyli roboczodni, które im były zapisywane, że odpracowali tyle i tyle dni, za to mogli tam dostać albo w towarze, albo także w niektórych okresach w gotówce. No ale bezpośrednio wiele na tej pracy nie zyskiwali, a pracując na swoich przydomowych ogródkach, działkach Mogli zachować to, co tam wyhodowali w całości, więc właśnie tam pracowali naprawdę ciężko i z oddaniem. Co oczywiście nie przekładało się na produkcję rolną w całym kraju, nie dawało takich plonów, które by wystarczały na swobodne wykarmienie miast czy na wysyłanie tego jedzenia na dużą skalę na eksport. Chruszczow, Nikita Sergejewicz, który przyszedł. Po Stalinie do władzy, zresztą to była cała epopeja walki politycznej, tego jak on do tej władzy dochodził. To nie było natychmiastowe. On długo się bił ze swoimi kolegami z partii o to, kto będzie tym jedynym władcą. Ostatecznie on wygrał tę władzę i on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że problem wyżywienia kraju istnieje i jest jednym z najważniejszych, jakie ten kraj przed sobą ma. Tylko że to był dość prosty człowiek z dość można by powiedzieć prostymi pomysłami. Taki byśmy go nazwali wujek dobra rada, który wymyślił że trzeba zrobić tak i tak, tylko on miał władzę w kraju wystarczającą, żeby te pomysły, które dobrze znamy z imienin cioci, gdzie ludzie nam mówią co powinniśmy zrobić, żeby było nam w życiu dobrze, on miał władzę, żeby je faktycznie realizować. Znamy historię o tym, jak on wprowadzał w życie masowe uprawy kukurydzy czy bawełny na ziemiach, które nie zawsze się do tego nadawały. Natomiast prawdopodobnie największą jego inicjatywą, jeśli chodzi o rolnictwo, było tak zwane aswajenie celiny. Czyli mówiąc, tłumacząc to tak dość dosłownie, to będzie oswojenie ziem dziewiczych. Celina jest czasem tłumaczona jako Ugór, ale to nie jest do końca to samo. Tu chodziło o te ziemie, które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane w rolnictwie. Zdajemy sobie sprawę, Związek Radziecki był, ujmijmy to eufemistycznie, dość sporym państwem, w dużej mierze stepowym, w dużej mierze te tereny nie były wykorzystywane w rolnictwie. I Chruszczow uznał mamy ogromne płacie, na przykład Kazachstanu i jeśli my je zaoriamy, i jeśli my tam zasiejemy zboże, to tego zboża będzie masa, wszyscy będą mieli pełno chleba i jeszcze go sprzedamy za granicą, jeszcze będziemy bogaci i będzie super. Takie dość proste życzeniowe myślenie. Zastanowimy się po drodze, co było z tym myśleniem nie tak. Przy czym w normalnej sytuacji myślelibyśmy, co by było, gdyby natomiast we Związku Radzieckim lat 50., -tych, 60. -tych, tego typu eksperymenty były wdrażane w praktyce. Faktycznie chociaż w dużej mierze ta kampania, orania dotyczyła Kazachstanu, to... To nie był tylko Kazachstan. To był Półwysep Krymski w jakimś stopniu. To były tereny południowej Syberii, dalekiego wschodu. Tutaj mamy mapkę. Ona jest trochę mało czytelna, więc pokażę Państwu. W tym miejscu znajduje się Półwysep Krymski. On tutaj nie ma jakichś poważnych zaznaczeń, bo tam skala tych działań była mniejsza ewidentnie. Tutaj mamy granice pomiędzy dzisiejszym... Dzisiejszą Rosją i Kazachstanem, ówczesnymi republikami rosyjską i kazachską, wchodzącymi w skład Związku Radzieckiego. Trzeba tutaj jedną rzecz ciekawą powiedzieć. Pięć okręgów w Kazachstanie, które były najbardziej dotknięte tym oraniem, Chruszczow przekształcił w celinny kraj. Celinny od słowa właśnie celina, czyli dziewicze ziemie. I on nawet chciał przekazać, włączyć ten kraj, ten fragment Kazachstanu do Rosyjskiej Republiki Radzieckiej. Tak jak przekazał Krym Ukrainie, tak tu chciał część Kazachstanu przekazać Rosji. Tam Kazachowie, których nikt w zasadzie nie pytał o zdanie na te tematy, dość mocno zaprotestowali i udało im się sprawić, że. Nie włączono celinnego kraju do Rosyjskiej Republiki, natomiast tych, którzy najbardziej protestowali, odsunięto od stanowisk. Warto też powiedzieć, że ten celinny kraj to było troszkę ponad 20% terenu Kazachstanu, czyli no spora część, można sobie tylko wyobrazić, jakie miałoby coś takiego konsekwencje, po rozpadzie Związku Radzieckiego, gdyby faktycznie hmm, Chruszczowowi udało się przeprowadzić tego typu, nazwijmy to przekazanie podarunku, tak jak teraz przekazanie Krymu, no, odbija się różnymi konsekwencjami po latach, chociaż to jest zupełnie osobny, oczywiście, temat. Jak to wyglądało w praktyce? Kampania oswojenia ziem dziewiczych trwała w latach 1954-1965. W ogóle niektórzy mówią, że tak naprawdę ta um, ogromna praca miała na celu ukryć pracę nad budową kosmodromu Bajkonur, który miał oczywiste znaczenie militarne, też to miało miejsce w Kazachstanie i tego typu zainteresowanie kraju Kazachstanem, wysyłanie tam całych pociągów z różnego typu zaopatrzeniem i materiałami, materiałami budowlanymi setek tysięcy ludzi, miało ukryć to, że tak naprawdę Związek Radziecki buduje tam jeden z najważniejszych w tamtych czasach wojskowych obiektów. Ale to jest teoria, oczywiście, nie do końca potwierdzona w tym sensie, że nie wiemy, co było faktycznie. Intencją Chruszczowa faktem jest, że oba te projekty, Bajkonur i Oranie Stepu, odbywały się jednocześnie. W pierwszych trzech latach tego ogromnego projektu na teren Kazachstanu sprowadzono 640 tysięcy ludzi, ostatecznie było ich ponad milion. I faktycznie dla samego Kazachstanu to miało spore znaczenie, to była ogromna inwestycja Wielu specjalistów, którzy wprowadziło tam poważne ulepszenia, budowano drogi, budowano linie kolejowe, nie zawsze w sposób sensowny, budowano oczywiście szkoły, całe praktycznie miasta. Nawet dzisiejsza stolica Kazachstanu, Astana, która jeszcze do niedawna nazywała się przez chwilę Nursultan, przeżyła dzięki temu, z powodu tego projektu, przeżyła prawdziwy rozkwit. Przedtem to miasto nazywało się Akmolinsk, w 1945 roku mieszkało tam 70 tysięcy ludzi, za czasów Chruszczowa przemianowano to miasto na Celinograd, Było, była to stolica tego Celinowego kraja. I tam w 1989 mieszkało już 280 tysięcy ludzi, dziś ponad milion. Faktycznie historia Astany jest bardzo mocno związana z tym projektem. Trzeba oczywiście też powiedzieć, że jako, że to był projekt o skali związkowej i o ogromnym znaczeniu dla kierownictwa partii, do Kazachstanu w tamtych czasach wysyłano ogromną ilość sprzętu rolniczego w porównaniu do początku lat 50 tam traktorów przybyło pięciokrotnie kombajnów sześciokrotnie oczywiście początkowo zbiory rosły w skali całego kraju w 1950 mówiłem to było 81 milionów ton zboża w 54 Czyli na samym początku, tuż przed rozpoczęciem tej kampanii, 85,5 miliona ton, w 1960 już 125 milionów ton, z czego 59 milionów 59 ton na tych ziemiach dziewiczych. W ciągu 6 lat w samym Kazachstanie mieli zaorać 20 milionów hektarów ziemi. Sobie to przeliczyłem na tysiące kilometrów kwadratowych i wyszło mi, że to jest mniej więcej tyle, co powierzchnia Białorusi. Wyobraźmy sobie, że ktoś przyszedł i zaorał całą Białoruś. No to była gigantyczna kampania i tak jak mówię, w pierwszej chwili udało się dzięki temu uzyskać poważne wzrosty, jeśli chodzi o produkcję zboża. Tylko, że tak jak mówię, 1960 to była duża ilość. Zboża w spichrzach Związku Radzieckiego. Natomiast już w 1963 po raz pierwszy Związek Radziecki był zmuszony kupić ziarno od Ameryki i w zasadzie od tego czasu z coraz większą regularnością uzależniał się od sprowadzania ziarna, czyli podstawy wyżywienia ludności z zachodu. Więc coś musiało pójść po drodze nie tak. I faktycznie, no. Poszło tutaj wiele rzeczy nie tak. Przede wszystkim stepy Kazachstanu i południa Syberii nie do końca nadawały się do uprawy. I dodatkowo wymagały szczególnych technik uprawy. Oni nie do końca rozumieli, jak się za to zabrać. Więc, kiedy zaorali step, on zaczął szybko erodować z powodu wiatrów. Przy okazji tam pojawiły się też informacje o erozji chemicznej chemia rolna używana w Związku Radzieckim, no nazwijmy to w ten sposób, nie była idealna. Więc szybko pojawiły się problemy, na przykład związane z żywiołowymi burzami piaskowymi. Ten step, który do tej pory się trzymał dzięki porastającej go na stałe lokalnej faunie, nie był podatny na tego typu zjawiska, ale kiedy go zaorali, wiatr zaczął tę glebę porywać i Faktycznie mowa była o tym, że w latach 50. burze piaskowe przybierały czasami wręcz katastrofalną skalę. Co oczywiście sprawiało, że z czasem żyzność tych ziem spadała. Naukowcy Związku Radzieckiego. Próbowali to powstrzymać. Aleksandr Barajew, przede wszystkim takie nazwisko się tutaj pojawia w dokumentach, walczył o to, żeby, zresztą skutecznie o to, żeby te metody rolnictwa na stepie zmieniać na bardziej dopasowane do tych miejsc. Dodatkowym problemem było to, że Prowadzono ogromne prace rolnicze i osiągano wysokie plony w miejscach, w których nie było infrastruktury. Problemem było i przechowywanie, i transport tych ogromnych ilości zboża, co za tym idzie pojawiały się straty, ponieważ nie udawało się wszystkiego całego urodzaju wywieźć dalej na północ do tych miejsc, gdzie mieszkało więcej ludzi, gdzie to zboże było faktycznie potrzebne. To jest kolejny problem, zwłaszcza że duża część ludzi, którzy wyjeżdżało na tą tak zwaną celinę, to nie byli rolnicy. Tutaj były swojego rodzaju, można by powiedzieć, dwa potoki: byli kołchoźnicy, którzy zgłaszali się, żeby wyjeżdżać na stepy, na celinę, i to byli ludzie, którzy chcieli osiągnąć zmianę statusu społecznego. Kołchoźnik w Związku Radzieckim był obywatelem no przynajmniej drugiej kategorii, nie wiem, ile tam byśmy wymienili kategorii, no ale na pewno nie pierwszej, nie miał na przykład dokumentów osobistych, a tutaj w ramach tej kampanii powstawały głównie nie kołchozy, tylko sowchozy, czyli to jest kołchoz to jest kolektywne gospodarstwo, a to było sowieckie gospodarstwo. I tam dostawał inny status pracownika kołchozu, dostawał dokumenty. To był pewien awans. Natomiast był też drugi potok młodzieży miejskiej i ogólnie miastowych, którzy w dużej mierze z przyczyn ideologicznych szli do yy, tej pracy ciężkiej. To był ogromny propagandowy program, namawiania ludzi do tego, żeby oni się tam właśnie wybierali cały kult tej celiny dla wielu z tych ludzi to była po prostu forma pracy nad ulepszeniem z całego swojego państwa ideologicznie budowa komunizmu budowa lepszej przyszłości wielu ludzi to zwyczajnie kupowało największy chyba jednak problem, który się tutaj pojawił, sformułował w swojej książce Breżniew, w tej książce, publikacji publikacja, nosiła tytuł Celina i on tam napisał, że Woroszyłow, kiedy rozmawiał o pomyśle Chruszczowa, miał ciężko i smutno stwierdzić, że był niedawno, objeżdżał sobie kraj i powiedział, a w smoleńskich wsiach jeszcze gdzie nie gdzie ludzie ręcznie ziemię orają. Faktycznie trzeba tutaj zauważyć pewien, pewien paradoks. Rosja, Związek Radziecki szersze pojęcie Związek Radziecki, posiadała um, wiele ziem bardzo dobrze nadających się do uprawy. Czarnoziemy, zarówno w Rosji, jak i czarnoziemy ukraińskie, ziemie białoruskie, to wszystko były tereny, na których nie tylko ziemia nadawała się do uprawy lepiej, klimat nadawał się do uprawy lepiej, jeszcze była ludność, która się tym zajmowała, znała, były drogi, infrastruktura i tak dalej. Inwestycja w rozwój tych terenów miała prawdopodobnie znacznie większe szanse przynieść długotrwały. Dobry rezultat, niż przerzucanie ogromnych środków na to, żeby budować rolnictwo od zera w terenach, które były do tego przystosowane gorzej. To się zresztą wyrażało na wiele różnych sposobów. Mówiłem, że zwiększyła się drastycznie liczba traktorów i kombajnów w Kazachstanie, ich brakowało gdzie indziej. Tam, gdzie te ziemie były lepsze, można było je wysłać, ale wysyłano je tam, gdzie warunki były na wiele sposobów trudniejsze. Wysyłano także z tych, nazwijmy to w ten sposób, lepszych ziem na te, gorsze ziemie ludzi. Na przykład w okręgu Riazańskim, który był pod tym względem rekordowym, liczba ludności w kołchozach spadła o 32%, o 1 trzecią. Więc z jednej strony orano ziemię w Kazachstanie. Ogromnej jej ilości, z drugiej strony, w tych miejscach, gdzie tradycyjnie rolnictwo w Rosji, Ukrainie, Białorusi było silne, tam o ziemi mniej, bo brakowało ludzi do pracy, brakowało sprzętu do pracy, nawozów i wszystkiego tego, co było masowo wysyłane do Kazachstanu. Wydaje się, że właśnie tutaj możemy się upatrywać powodów, dla których ostatecznie ta kampania przyniosła odwrotny efekt niż zamierzony. O ile w latach 50. Rosja słabo, ale była w stanie się jakoś wyżywić, o tyle w latach 60. już musiała zacząć sprowadzać jedzenie z zachodu. Oczywiście to nie wynikało tylko i wyłącznie z chruszczowowskiego programu Aswajeni i Aceliny, były także inne, ważne, Powody. Jednym z nich było to, że sam proces wypieku chleba został w tych czasach mocno znacjonalizowany, już wcześniej oczywiście istniały takie duże, centralne, tzw. Tak chleba zawody, czyli fabryki chleba. Natomiast Duża część wcześniej wypieku miała miejsce w różnych takich kooperacyjnych piekarniach, które zostały w tamtych czasach zlikwidowane i zastąpione państwowymi molochami, kombinatami wypieku chleba, które były, jak się okazało, zaskoczeniem mniej efektywne. Tu także pojawił się problem, który doprowadził do tego, że ostatecznie to, to ziarno trzeba było sprowadzać z daleka, żeby ludzi wyżywić. Jednak nie można zapominać o tym, że kierownictwo polityczne Związku Radzieckiego realizowało przede wszystkim cele właśnie polityczne. I tutaj można powiedzieć, że pod pewnymi względami ta kampania osiągnęła swoje sukcesy. To znaczy, mówimy o przynajmniej milionie ludzi, którzy zostali wysłani do pracy w ciężkich warunkach. Do namiotów, na step, do ziemianek. Ci ludzie bardzo często byli tak jak. Wcześniej zesłańcy po prostu wysadzani w, z pociągu na jakimś pustym polu i mieli zacząć wszystko od nowa. To byli, były czasy i ludzie, którzy już trochę dojrzeli do protestu przeciwko władzy radzieckiej. Przeżyli bardzo trudne lata 30., przeżyli szalenie trudną wojnę. Duża część z nich zobaczyła, jak na przykład wyglądały Niemcy czy Austria podczas wojny, bo. W mundurach i z karabinami tam byli, zobaczyli trochę, jak wygląda życie w innym standardzie, i w tamtych czasach pojawiło się przynajmniej kilka dużych mm, takich epizodów, zamieszek, protestów przeciwko władzy radzieckiej. Samo to, że tych ludzi wysłano gdzieś daleko, to jest jedno, ale cały kraj dostał jakiś ogromny ideologiczny cel, prawda? To jeden z władców. Przedkolumbijskiej Ameryki Południowej powiedział, że jeśli chcesz w swoim imperium mieć spokój, to każ ludziom przenieść górę z miejsca na miejsce, tak? przekopać ją, załadować na taczki wiadra i przenieść kawałek i tam ją usypać z powrotem. Tak? Czyli daj ludziom jakieś wielkie zadanie do wykonania, jakąś wielką pracę. Tutaj dodatkowo, oczywiście, to wszystko było obudowane komunistycznymi hasłami. Budową nowego, lepszego społeczeństwa przyszłości, w której nikt nie będzie głodny, dla każdego będzie chleb, to na ludzi w jakiś sposób działało. Nawet ci, którzy nie wyjechali na żaden step, w bardzo dużym stopniu byli zaangażowani w, to, w ten ogromny projekt organizowali, produkowali traktory, produkowali nawozy, narzędzia, i w, praktycznie cały kraj dostał do realizacji ogromny projekt. I mógł myśleć o tym, co oni mogą zrobić, żeby wszystkim było za 10-15 lat dobrze z ogromnym rolniczym krajem, żeby nikt nie był głodny, a nie myśleć o tym, żeby się buntować i zastanawiać, czy ta władza radziecka, aby na pewno, jest jedyną możliwą formą władzy. Więc pod tym względem ideologiczno-propagandowym to miało jakiś. Powiedzmy sens dla władzy radzieckiej. Natomiast ostatecznie, jako projekt rolniczy okazało się w zasadzie zwykłą, kompletnie nieopłacalną awanturą, która pochłonęła ogromne środki. Nie da się tego policzyć, bo oczywiście statystyka radziecka to jedno, ale to był projekt finansowany w zasadzie na każdym poziomie, od władz centralnych po regionalne przez fabryki, które oddawały część swojej produkcji w ramach pomocy dla tego wielkiego przedsięwzięcia, itd. Tak Więc to po prostu było 9 lat wytężonej pracy ogromnej części społeczeństwa, która ostatecznie nie przyniosła żadnych dużych rezultatów. Może poza jednym, jeden bardzo duży rezultat, który się tutaj pojawił i którego konsekwencje widzimy do dzisiaj, to jest fakt istnienia dużej rosyjskiej i rosyjskojęzycznej społeczności w Kazachstanie. Do dzisiaj ten kraj ma. No nie nazwiemy tego bezpośrednio problemem, bo to nie do końca można tak nazwać, ale wpływy rosyjskie na tym terenie wynikają w dużej mierze z tego, że duża część społeczności tam to są Rosjanie mówiący po rosyjsku którzy znaleźli się tam w dużej mierze właśnie na tym etapie historii w roli, można by powiedzieć, w zasadzie rodzaju kolonizatorów takich radzieckich. Także jeśli gdzieś przy okazji będziecie słyszeć o tym, że Kazachstan na przykład Rosjanie straszą, że tam będą bronić rosyjskojęzyczną mniejszość, to żebyście też mieli świadomość, skąd ta rosyjskojęzyczna mniejszość w Kazachstanie się wzięła. Dziękuję pięknie za uwagę i oczywiście widzimy się niedługo.